Jesteśmy ponownie w Szkocji, a tym razem oznacza to koszulkę szarfa na klubu Motherwell. To pora się umówić. Ja wyjmuję koszulkę, wy klikacie w co? Wsuwa z dzwonkiem łapkę w górę, a chwilę potem piszecie komentarz. Jasne? No to lecimy! Historyczny klub? A i owszem, powstał jeszcze w 1886 roku. Awans do szkockiej ekstraklasy uzyskali w okresie międzywojennym, a jedyne mistrzostwo kraju zdobyli w 1932. Zresztą mieli taką formę, że gdy w 1927 roku pojechali do Hiszpanii, wygrali 6 z 8 spotkań, ogrywając 3-1 Real Madrid i remisując 2-2 z Barceloną. 52 bramki w jednym sezonie. To absolutny rekord Ligi Szkockiej, a osiągnął go najlepszy strzelec w historii Motherwell, Willie McFadden. Pierwszy dwumecz Motherwell w europejskich pucharach to ten z GKS-em Katowice. Po 3-1 i 0-2 zdecydowała bramka zdobyta przez polski klub na wyjeździe. Na swoim Fir Park Stadium Motherwell gra od 1896 roku. Lanarkshire Derby to pojedynki Motherwell z ich największymi lokalnymi rywalami, Hamiltonem i Airdrie Unions. Sezon 2011-12 zapamiętają na długo, bo po problemach Rangersów to oni z trzeciego miejsca po raz pierwszy wystąpili w eliminacjach do Ligi Mistrzów, nie poradzili sobie jednak z greckim Panathinaikosem. Od października 2016 roku właścicielem klubu są jego fani. Motherwell brał udział w najbardziej bramkostrzelnym meczu w historii szkockiej ekstraklasy. W remisie 6-6 z Hibernians pomógł decydującym golem Anglik polskiego pochodzenia Lukas Jutkiewicz. A teraz moja koszulka Motherwell. To strój z sezonu 2013-14, w którym zajęli świetne drugie miejsce w lidze. Pierwsza koszulka w ich podstawowe kolory żółty z bordowym, z logo klubu, producenta technicznego Pumy i sponsora. Ciekawa jest tu obecność barw klubu zaraz pod kołnierzykiem, bo już z tyłu nic nadzwyczajnego nie znajdziecie. No i jak było? Mam nadzieję, że się podobało na tyle, żeby zostawić po sobie suba z dzwonkiem, łapkę w górę i komentarz. No i czekać na kolejny odcinek Szałę Fana.